Tu Radio Kurier Galicyjski. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Kuriera Galicyjskiego w piękny słoneczny poranek 27 marca, w ostatnią marcową audycję. Studio przy mikrofonie Julia Bert, a realizuje ten program Andrzej Borysewicz. Zaczynamy. Niestety, ostatnie dni we Lwowie nie są spokojne. Od 22 marca codziennie we Lwowie brzmią alarmy przeciwlotnicze. Do okolic miasta dolatują rakiety oraz szachedy. Niektóre nawet padają albo zostają zestrzelone w okolicach miasta. Ale mieszkańcy nie poddają się i życie codziennie nadal się toczy. Ostatnie noce są u nas w Lwowie niespokojne, ale nie patrząc na nocne ataki, przechodzimy tutaj do naszego kościoła, tradycyjnie w palmową niedzielę, aby poświęcić palmę i powiedzieć: palma bije, nie zabije, za 6 noc, Wielka Noc. We Lwowie wierni obrządku rzymskokatolickiego rozpoczęli najważniejszy okres liturgii chrześcijańskiej, czyli Wielki Tydzień. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową we lwowskich kościołach miejscowi Polacy poświęcili palmy. Tutaj robiliśmy palmy, ręcznie robione. Ceny jest niewyznaczone. Do tej skarbonki ludzie rzuca pieniądze, potem te pieniądze pójdą na front, na pomoc żołnierzom. A jeszcze dzisiaj w naszym programie. Paczki wielkanocne dla Polaków na Ukrainie. Odnowiona figura świętego Jana z Dukli powróciła na dziedziniec dawnego klasztoru Bernardynów we Lwowie. I jeszcze inne ciekawe informacje. Moi koledzy redakcyjni Anna Gordijewska i Aleksander Kuśnierz wzięli udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej w Sanktuarium Świętego Antoniego. Przed kościołem na Łyczakowie sprzedawano palmy z gałązek wierzbowych ozdobione suszonymi kwiatami i różnymi zdóbkami. Były też te rozprowadzane przez działającą przy parafii młodzież franciszkańską. Dzisiaj jest Niedziela Palmowa i przy naszym kościele młodzież franciszkańska prowadzi sprzedaż własnoręcznie wykonanych palm. I dochód z tej sprzedaży jest przeznaczony na pomoc wojskowym, no też z naszej parafii. Jest kilku chłopców, którzy walczą tam na wschodzie i to już kolejna rzecz, którą ta młodzież robi. Wcześniej na Boże Narodzenie był jarmark kilka razy, teraz w rok temu też były palmy sprzedawane, dzisiaj tak samo, więc mimo, tak samo dzisiaj w nocy były i tutaj obstrzały i alarmy, ale mimo tej takiej trudnej sytuacji prowadzimy tą działalność. No i coś nam się udaje zebrać i dzięki temu wspomóc naszych żołnierzy tam walczących na wschodzie Ukrainy. Mówił brat Sławomir Bystry, proboszcz parafii świętego Antoniego we Lwowie. On też opowiedział moim kolegom o ciekawych tradycjach parafialnych związanych z Niedzielą Palmową. Od lat jest u nas przeprowadzany konkurs na najładniejszą palmę wykonaną własnoręcznie przez dzieci, często przy pomocy oczywiście rodziców. Myślę, że taka rzecz, cokolwiek co dzieci mogą zrobić, to jest wielka dla nich atrakcja. No i przede wszystkim tak sobie myślę, że to też jakoś objednuje rodziny, że mogą właśnie siąść i własnoręcznie te palmy zrobić. Od lat to jest tutaj prowadzone w naszym kościele. Na dwóch mszach tak jest przede wszystkim, na godzinę 12 i później o godzinie 15. Gromadzi to rzeczywiście bardzo dużo dzieci, też bardzo wielu wiernych, którzy cieszą się i w ten sposób też chwalą Pana Boga przy pomocy tych palm własnoręcznie wykonanych.
Sanktuarium Świętego Antoniego jest miejscem wyjątkowym. Zabytkowego barokowego kościoła nie zamknięto w czasach komunistycznych, dlatego w parafii udało się zachować wielkopokoleniową tradycję. Przed świętami wielkanocnymi do Polaków na Ukrainie, którzy mimo wojny pozostają w swoich domach rodzinnych, dotarły świąteczne paczki od rodaków z Polski. Przywiozły je i rozniosły potrzebujące wolontariusze Stowarzyszenia Odra Niemen. Paczki wielkanocne przywiezione z Polski zostały rozdane osobom chorym, potrzebującym, emerytom oraz rodzinom wielodzietnym. To żywność, produkty higieniczne oraz artykuły chemii gospodarczej. Przywieźliśmy około 4,5 tony artykułów spożywczych, chemii, elementów medycznych, środki chemiczne, plecaki dla dzieci, artykuły szkolne, piórniki, zeszyty. Mówił pan Krzysztof Cyzio ze Stowarzyszenia Odra Niemen, oddział podkarpacki. Trzy busy z darami dotarły do potrzebujących Polaków z Lwowa, Glinian oraz Czortkowa. We Lwowie paczki do rodaków z Polski zostały roznoszone przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Odra Niemen Dniester. Polacy, którzy tu mieszkają, oni czekają, że o nich pamiętają. Oni się cieszą, że o nich pamiętają. I teraz w tym czasie świąt wielkanocnych możemy ich odwiedzić z pozdrowieniami wielkanocnymi, z życzeniami i też z darami z Polski. No i oczywiście, od kogo przyjechało, chcemy podziękować naszym przyjaciołom z Odry Niemen, którzy nie zważając na to, że już niestety drugi dzień, drugą noc są takie masowe ostrzały, nie bali się, nie zrezygnowali z tych wyjazdów i przyjechali, przywieźli dary dla Polaków, którzy mieszkają tu we Lwowie. Mówiła pani Krystyna Frolowa-Fadejczuk, prezes Stowarzyszenia Odra Niemen Dniester. Wielkanocne paczki dla Polaków na Ukrainie zebrano w ramach akcji Rodacy Bohaterom. Akcja Rodacy Bohaterom jest niesamowitą akcją, ponieważ angażują się w nie w szkoły, placówki edukacyjne, różne podmioty prywatne, jak również ministerstwa. Dzięki nim obecnie mamy ponad kilkaset podmiotów, które angażują się w zbiórki. Dzięki nim zebraliśmy kilkanaście ton żywności, które trafiają do Polaków żyjących na Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii, Rumunii. To jest coś nieprawdopodobnego, że wspólnymi siłami możemy budować tak silne społeczeństwo i wspierać naszych rodaków żyjących na Kresach Wschodnich. Bardzo ważne jest to, że dzisiaj przyjeżdżam na Ukrainę, ponieważ solidaryzujemy się z Polakami żyjącymi tu na Ukrainie. To właśnie to jest ten akcent, że my pamiętamy o Was i wspieramy Was w tych trudnych czasach, które są obecnie przed Wami, ale też przed nami, bo jesteśmy jednym narodem, który musi się wspierać. Bardzo dziękuję za to, że Wy krzewicie ten patriotyzm tutaj na Ukrainie, a my możemy Was wspierać, ponieważ to pokazuje jedność naszego ducha. Mówił Krzysztof Krzemiński. Stowarzyszenie Odra Niemen od wielu lat wspiera Polaków na Ukrainie, organizując zbiórki i akcje charytatywne. XVIII-wieczna figura świętego Jana z Dukli, wieńcząca kopułę studni na dziedzińcu dawnego klasztoru Bernardyno we Lwowie, powróciła na swoje dawne miejsce. Prace konserwatorskie wspólnie realizują Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika oraz władze miasta. Zabytkowa studnia z figurą świętego Jana z Dukli znajduje się przy dawnym kościele Bernardynów. Obecnie to grecko-katolicka cerkiew świętego Andrzeja, jedna z najpiękniejszych świątyń Lwowa. Odnowiona figura patrona miasta znów cieszy oczy mieszkańców. Rzeźba już skończona i też jest już na kopule, ale prace nad rotondą jeszcze trwają i będą chyba do końca czerwca. W końcu czerwca już będzie zakończenie pracy. Teraz trwają prace we wnętrzu. Akurat teraz niebo jest za zimno, ale gdy będzie temperatura odpowiednia, to tam są malowidła na kopule w środku, które właśnie konserwatorzy lwowscy teraz odnawiają. Trudno było rozpoznać, co tam jest na tych malowidłach, bo byli na tyle zniszczone, nie tyle od zamokania, bo kopula chociaż zamokała też, ale od tego, że temperatura była tam zawsze bardzo nieodpowiednia i oni się po prostu tam niszczyli, ale tam są malowidła z życiorysu świętego Jana z Dukli i teraz będą rozpoznawalne, tak? A właśnie, że te prace konserwatorskie nad tą rotondą to byli przeprowadzone według naszego wspólnego projektu Wspólne Dziedzictwo, które mamy
między Radą Miasta Lwowa i Instytutem Polonika, czyli Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski. To jest jeden z obiektów, nad którymi w ciągu już chyba 15 lat pracujemy wspólnie. Pracę przeprowadzała firma ZKR, Zabytki Konserwacja, Renowacja, ale pracowali też ukraińscy konserwatorzy. Właśnie tą rzeźbę odnawiał taki konserwator Taras Oleszczuk, a nad malowidłami pracuje Irena Dudkiewicz, konserwatorka właśnie takich malowidł ściennych. No, nadzoruje to oczywiście Instytut Polonika, przyjeżdżają, robimy komisje konserwatorskie, odbieramy etapy, kolejne etapy prac, no i będzie końcowy też jakiś odbiór chyba w czerwcu, także zapraszamy. Prace restauratorskie są prowadzone przez polską firmę z polsko-ukraińskim zespołem konserwatorów. Renowacji została podana nie tylko rzeźba świętego, ale i bogato zdobione wnętrze rotundy. Na zakończenie naszego programu rozmowa z Wiktorią Kalimbet, dziennikarką z Charkowa, którą przeprowadził mój kolega Andrzej Końko. Na Kurierze Galicyjskim w naszym studiu w Lwowie gościmy dzisiaj Witę Kalimbet. Jest młoda dziennikarka z Charkowa, która jest po studiach dziennikarskich i po pracy dziennikarskiej w Polsce. Teraz jest czasowo w Lwowie. Bo początkowo, tak jak sama nazwa wskazuje, Polsat News to redakcja newsowa i mimo, że to była świetna możliwość i zawdzięczam wiele Polsatowi, to nie do końca było moje. Zawsze interesowało mnie coś głębszego, coś, co wymaga więcej pracy i poświęcenia, a szczególnie w czasach wojny, moim zdaniem, omijanie tego tematu jest po prostu niestosowne. I tutaj akurat nawiązałam już współpracę z redakcją Frontliner i razem z nimi będziemy tworzyć reportaże. Już pierwszy reportaż jest za mną, jest to historia o dzieciakach z Charkowa, którzy uczą się choreografii w piwnicach i swoje koncerty zamiast teatrów odbywają w piwnicy takiego pałacu kultury dzieci i młodzieży na Placu Wolności w Charkowie, tym słynnym placu, który ucierpiał na początku inwazji. No i myślę, że ta droga w Frontliner będzie całkiem do tego podobna reportażu. Cały czas będą to trudne tematy i dla mnie to jest wyzwanie, którego naprawdę bardzo czekam. Tak, moi bliscy są w Charkowie, a mianowicie moja mama, ciocia, babcia. Mój tata walczy, został zmobilizowany z półtora roku temu, a bliscy dzisiaj akurat obudzili się, mama obudziła się przez wybuchy, było mnóstwo, mówi, że około 15 eksplozji. Charków w tej chwili doświadcza blackoutu, to znaczy nie ma tam prądu, nie ma wody, nie ma ogrzewania. Miasto stanęło i moja mama nie jest z tych wojowników, którzy albo się przyzwyczaili, albo są obojętni, albo po prostu przeżywają jakoś to łatwiej. Nie, ona ciężko to przeżywa i nie ukrywam, dla mnie to też jest ciężkie, bo czasem już nie wiem, jak ją mogę wspierać w tym, co przeżywa. Dziękuję Andrzejowi za przeprowadzony wywiad. Dzisiaj. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. A na nadchodzące święta w imieniu całej redakcji Kuriera Galicyjskiego życzę zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja i tylko dobrych wiadomości. Więcej informacji o wydarzeniach można zaczerpnąć na naszej stronie internetowej. Zapraszam subskrybować nasz kanał Kurier Galicyjski na YouTube i do naszych podcastów na tym kanale.
oraz też polecam także czytania naszego portalu oraz kupowania gazety, gdzie jest stanowczo więcej informacji o życiu Polaków Ukrainy. Dla Państwa w studiu przy mikrofonie była Julia Bert. I była to moja pożegnalna audycja dla Kuriera Galicyjskiego. Do usłyszenia na innych falach. A Andrzej Borysewicz realizował tę audycję. Też podziękowania dla moich kolegów redakcyjnych za pomoc w przygotowaniu niniejszej audycji. Dla Anny Gordiejewskiej, Konstantego Czawagi i Andrzeja Końko. Zapraszam do słuchania Radia Kuriera Galicyjskiego premierowo w każdy środowy poranek na kanale YouTube Radio Kurier Galicyjski. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.